Witajcie kochane, przychodzę dzisiaj do Was z filmem o mezoterapii skóry szyi. Tutaj często o szyi po prostu zapominamy, szyja, dekolt, a no to jest taki obszar, gdzie po prostu no, szybko widać efekty upływających lat. I jeżeli się odpowiednio wcześniej nie zadba, często też się pytacie, co ja robię, bo szyja u mnie wygląda bardzo ładnie. I przede wszystkim uwielbiam te ćwiczenia na tego rodzaju napinające. Masaż Kobido, masaż Guasha, to są moje ulubione zabiegi. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać mezoterapię, którą też bardzo lubię. Mezoterapia igłowa skóry szyi jest bardzo fajna, bardzo pożądana dla naszej skóry szyi, skóry dekoltu również. I tutaj no, bez dwóch zdań jest mocniejsza od wszelkich tam kremów, maseczek. Także jeżeli jesteście zaciekawione, jak to wygląda, zapraszam do oglądania dalszej części filmiku. Dzisiaj będę robiła ten zabieg preparatem, to jest Cytocare, to jest francuskie firmy, tutaj nie wiem, dobrze wie, to już był. Ja go już zaczynałam, otwierałam, on jest w takiej większej ampułce 5 ml, więc ja już sobie tutaj do strzykaweczki wszystko nie wszystko, no ale część przylałam, żeby już tutaj się nie bawić na filmiku, jak zwykle. Coś może parę zdań o tej mezoterapii. To jest bardzo fajny, taki dosyć no, mocno napinający preparat, który zawiera oprócz kwasu hialuronowego, który teraz jest oczywiście taki, no, że tak powiem, na czasie, bo wszędzie ten kwas hialuronowy w kremach, w maskach, w płatach przeróżnych, takich w formie masek, wszędzie jest mowa o tym kwasie hialuronowym. No więc oczywiście zawiera ten preparat kwas hialuronowy, ale zawiera również aż 55 aktywnych składników. W tym różne witaminy, aminokwasy, no i po prostu ma bardzo mocne działanie napinające, dzięki temu, że jest tak bogaty w te dobroczynne dla naszej skóry składniki. Tutaj skórę ja już mam oczywiście znieczuloną, żeby nie było, że ja tak hardkorowo robię wszystko sobie na żywca, aczkolwiek już to jakiś czas minął znieczulenia, zaraz zobaczymy. Skóra tutaj szyi, dekoltu nie jest tak mocno jakoś tkliwa i bolesna jak skóra no, na przykład twarzy, miejsca, czoło, okolice czoła, czy też usta, które są mocno ukrwione, unerwione i stąd te powiększanie ust dziewczyny pomimo znieczulenia często mówią, że jest bolesne. Ale to jest inny temat i też Wam pokażę któregoś razu, jak fajnie sobie nawilżam, odświeżam usta. Natomiast dzisiaj o tej mezoterapii skóry szyi sobie najpierw muszę oczywiście jeszcze zdezynfekować, pomimo że już było znieczulenie wycierane, dezynfekowane. Skóra potem jest bardzo fajnie nawilżona, zregenerowana. Także no tutaj to jest zabieg naprawdę polecany dla takich już skór starzejących się z oznakami też właśnie już takiej tej wiotkości pierwszej. Ja sobie tutaj robię przeważnie takie koraliki jak gdyby wzdłuż tych podłużnych linii, które są, no u mnie na szczęście jeszcze nie są jakoś tam widoczne mocno, ale to właśnie dzięki temu, że po prostu dbam o tą skórę i później mam fajne efekty, bo jeżeli już są takie mocno te zmarszczki, jeżeli zaznaczone, jeżeli ta skóra jest taka mocno obwisająca, no to niestety, ale już trzeba troszkę bardziej się nad nią namęczyć, że tak powiem, bo tak, no, wskazane są lasery. Ja uwielbiam przeróżne lasery, zwłaszcza frakcyjny, ablacyjny, RF igłowe. To są takie zabiegi, gdzie troszkę efekty, no, na efekty trzeba zaczekać, natomiast są bardzo fajne też te efekty.
też warto jest łączyć te techniki, czyli mezoterapię igłową, mezoterapię mikroigłową, połączyć po prostu z laserem albo z tym RF-em frakcyjnym. Tutaj, o, już jak mówiłam, jak wspomniałam, żeby nie przedłużać, mam już tutaj preparat nabrany. O, proszę bardzo. Skórka zdezynfekowana i wzdłuż tych linii najbardziej. Chociaż nie tylko, bo ja sobie robię całą szyję, ale tu, żeby takie te drobne linie zniwelować, fajnie jest robić właśnie wzdłuż tych linii. O, i teraz tak sobie po prostu tutaj tak chciałam Wam pokazać, jak najlepiej oczywiście tutaj jest. O, widzicie? I sobie robię takie koraliczki. To tak nazywam koraliki, bo to takie kuleczki się pojawiają. Dawany jest tak punktowo. Ale krew nie leci. Tutaj widzicie, takie pierwsze punkciki są. Ja sobie dodatkowo jeszcze ten preparat, jak troszkę wycieka, to wsmarowuję, żeby go tam nie marnować. O. I tak Wam pokazuję tutaj. Nie będę robić całej szyi, bo to filmik by pewnie trwał bardzo, bardzo długo. Natomiast tak, żebyście tutaj po prostu trochę zobaczyły, jak to wygląda. Siniaczki mogą być, nawet widzę, że tutaj już mi się tworzy, taki siniaczek organizuje, o. Ale to niczym nie przeszkadza, bo siniaczki jeszcze bardziej powodują, że ta skóra szybciej i lepiej nam się goi. Także nie bójcie się siniaków. No wiadomo, że idziecie do pracy i nie chcecie tak wyglądać źle, no to wiadomo, że siniaki nie są jakieś tam pożądane. O, to jest bardzo fajny preparat i naprawdę raz na jakiś czas warto sobie wykonać taką mezoterapię, bo preparat jest naprawdę bardzo fajny. Nie mówię, że tym, bo jest całe mnóstwo na rynku dostępnych preparatów. Ważne, żeby były sprawdzone, certyfikowane. O, tutaj, tu na przyłyku najgorzej jest niemiłe, sobie zawsze tą skórę naciągam troszeczkę. O, widzicie? Tu jak troszkę ten preparat wycieka, ale zobaczcie, że nawet nie, no nie leci krew specjalnie, nie muszę tu żadnych wycieków używać. Podaje się mniej więcej od milimetra do, na głębokość do 3 mm. O. Także tutaj ja sobie jeszcze ładnie tu później tutaj wymasuję tą twarz, tą szyjkę, bo jest. Dziewczyny, jestem bardzo zadowolona z efektów tej lipolizy podbródka. Jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, czy widać, ale pięknie to wygląda. Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolona i polecam wszystkim dziewczyny, nie bójcie się tej lipolizy. Bo nie jest jakoś tam bardzo bolesna, a efekty są bardzo fajne. Tylko trzeba kilka razy też powtórzyć. No i właśnie dobrze jest zawsze łączyć z masażem gua sha i z masażem kobido. Będę jeszcze pokazywała filmiki na pewno i z gua sha i z kobido, bo to są moje ulubione zabiegi. Nieinwazyjne zabiegi dla wszystkich, dla tych, którzy się boją igieł przede wszystkim. Także warto je wykonywać. Tylko właśnie jest ta systematyczność potrzebna przy masażach. Wtedy nam się też ta skóra odwdzięcza. Widzicie, że ja nie mam pionowych takich zmarszczek. Dzięki po prostu ćwiczeniom żuchwy te zmarszczki pionowe nie pojawiają się póki co. Ewentualnie delikatnie są te poziome, które jest łatwiej zniwelować. Przy tych pionowych też często podaje się botoks, żeby trochę je tam właśnie osłabić, te mięśnie, i wtedy to inaczej i wtedy relaksuje nam się ta skóra. No
Natomiast jeżeli jest taka możliwość, żeby do nich nie dopuścić, to owszem, starajmy się nie dopuścić. Czyli te ćwiczenia i masaże. To wszystko przynosi naprawdę dziewczyny efekty, tylko no oczywiście jest potrzebna systematyczność. Ja sama nie zawsze mam tą systematyczność, też czasami nie mam czasu, wieczorem się nie chce i po prostu no też się nie robi zawsze, ale staram się nawet, czy oglądając, czy siedząc przed laptopem, czy oglądając telewizję, no nie wiem, robić jakieś tam czynności, które pozwalają na wykonywanie prostych ćwiczeń żuchwy tutaj, jeżeli mówimy o szyi. O, widzicie tutaj, gdzie mi się nie podoba jeszcze, gdzie jest bardziej ta skóra taka sucha, bo ona, ta skóra szyi jest bardzo cieniusieńka, wiotka. Jest o wiele cieńsza niż skóra na twarzy, więc jest no, bardziej narażona na takie te wysuszanie. A przez co idzie bardziej narażona też, co za tym idzie, nie przez co idzie, tylko co za tym idzie, bardziej narażona na zmarszczki. O, jak na razie mam tutaj tylko taki jeden siniaczek, który mi na początku wyszedł, ale to nic. Zniknie wszystko ładnie, o, widzicie? Bardzo fajnie. I tą mezoterapię akurat tym preparatem, bo są różne preparaty i różna częstotliwość wykonywania, to akurat jest nawet co 3 miesiące wskazanie, więc to nie jest jakoś tak często, nie musimy tego wykonywać, z racji tego, że jest naprawdę fajny, bogaty w składniki. Tak jak mówiłam, jest to produkt francuskiej firmy Cytocare i tutaj już sobie takich tak korelików. Ja tak, wiecie, jeżeli robię komuś, to robię tak, nie skacząc z miejsca w miejsce. Tutaj z wami rozmawiam, moja jest troszeczkę, nie jestem tak bardzo skupiona na tym, co tutaj wykonuję. Więc tak skaczę z miejsca na miejsce, tu gdzie widzę, że jeszcze można dostrzyknąć, to dostrzykuję. Bo tak po prostu to powinnam wykonywać, o, idąc po kolei. No i oczywiście przeciwwskazaniem teraz jest, żeby się nie opalać, nie, no, solarium, czy gdzieś tam, jak jakieś mamy wyjazdy w ciepłe kraje, to po takiej mezoterapii trzeba chronić, a najlepiej to wykonywać ją po powrocie. A solarium to sobie można odmówić, nawet wskazany jest. Jak widzicie, jak solarium to trzeba po prostu by było wtedy już szyję zasłaniać, albo zrezygnować przynajmniej na jakieś 3 tygodnie. Z tym, że nawet po tych 3 tygodniach to szkoda, żeby tam te promienie UVA, UVB nam niszczyły efekty zabiegu. Więc najlepszy to jest naturalne słoneczko, witamina D ze słoneczka, oczywiście filtry i wtedy ta skóra też wygląda o wiele lepiej. O, także ja tutaj, ja sobie jeszcze później dokończę, bo tu jeszcze mam trochę preparatu w ampułce. Więc sobie jeszcze tutaj na bogato to naostrzykuję. Natomiast no już wam nie chcę tutaj przedłużać tego filmiku. Nie chcę tutaj dłużej was zatrzymywać. Sobie tu jeszcze wstrzyknęłam troszeczkę. O. Żeby tak jeszcze sobie to rozmasować. Poprzez tą perforację, przez te takie mikronakłucia jeszcze bardziej się to wszystko ładnie wchłania. Także kochane, mam nadzieję, że trochę wam rozwiałam takie obawy przed tą mezoterapią igłową, ponieważ przy znieczuleniu takim kremem jest to całkowicie bezbolesny zabieg. Jest to bardzo fajny zabieg. O, widzicie tutaj takie kropeczki, koraliki. Z tym, że mówię, no ja tak tutaj, moja uwaga była rozbiegana, więc tak sobie to tu, to tu, to tu. Zaraz sobie jeszcze ładnie to wszystko dokończę. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę wam pokazałam, jak to wygląda, żebyście widziały i że
warto robić, bo efekty są naprawdę widoczne, długotrwałe. No i cóż, kochane, do następnego filmiku. Dziękuję wszystkim, które mnie wspierają, które subskrybują. I do następnego filmiku, jak powtarzałam. Dziękuję bardzo.